Zdrostwujcie! Czy jakoś tak, ja jestem Rock, a to jest króciutki gameplay z Grand Theft Auto 4. Może nie taki króciutki, no parę minutek. Miałem od dłuższego czasu ochotę wam to pokazać, ale przede wszystkim zależało mi na tym, żeby móc to wam pokazać, plus okrasić to jakimiś informacjami na temat piątej części GTA, po które próbuję cały czas sięgnąć, ale niestety, panowie z Rockstar, czyli deweloper, no trzymają karty przy orderach, jeżeli chodzi o tą grę. Nic nie ujawniają, parę informacji, ale to zawarłem w tym nadchodzącym gameplayu. W końcu nie wytrzymałem, powiedziałem, piernicze, robię tak jak jest. Pokażę wam fragment czwórki, której niestety nie skończyłem, bo zawodziła trochę optymalizacja, zawodziło sterowanie, kiepsko się w to grało. Kurczę, wielkie nieszczęście, że Rockstar pecetowych graczy ma w głębokim poważaniu, czyli krótko mówiąc ma ich w tyłku. Co będziemy ukrywać? No nie dostaliśmy też Red Dead Redemption. Także gra niewątpliwie fantastyczna, świetnie się zapowiadająca, ale spore rozczarowanie i do tej pory niedosyt i chęć przejścia tej gry i niemożność przejścia tej gry, o czym przekonacie się w dalszej części. Może ja coś robię źle, może z moim sprzętem jest coś nie tak, ale to sterowanie dalej jest jakieś takie siermiężne. No i ta optymalizacja też odrobinkę kuleje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale tak czy siak, pozycja niewątpliwie warta uwagi. Cieszę się za wszystkich tych, którzy mieli okazję przejść tą grę na konsolach. Słyszałem, że zabawa była świetna, zresztą gra zbierała świetne recenzje. Cóż, zapraszam was do oglądania, do komentowania. I tyle. Zapraszam! Hej, witam was serdecznie w Grand Theft Auto 4. To jest moja biblioteka, więc mogę sobie pozwolić na takie starsze tytuły. Czekam cały czas na jakieś garść informacji nawet na temat GTA 5. Ale niestety nic a nic, nie miałem szansy się dowiedzieć ostatnio. Dobra, niech mi się tutaj wczyta. Kurczę, ta gra z Frapsem chodzi strasznie słabo. Czy to w ogóle ma sens? No zobaczymy. Uuu, przepraszam. Straszne jest sterowanie tutaj. Ja dawno temu kupiłem ten tytuł z nadzieją, że sobie trochę popykam. I co? Efekt był niestety taki, że nie dało się pograć, bo strasznie słabe było sterowanie. Znaczy nie dało się pograć, to nie, dało się. You're a bunch of pussies and fags. Nice. I'm going back to the meeting. Good. I'm going to be somebody. Yeah, yeah. See you later, Mel. You always were an asshole, Mickey. Hey, watch where you're going. Hey. Hey. I tried to tell you. Fuck you. Excuse me. Sorry, man. I see you later. Fajnie to wszystko jest zrealizowane, naprawdę nie najgorzej. Ale nie mogłem w to pograć. Sterowanie było jakieś takie karkołomne strasznie. Sit down. Cousin. Nico, that's it, Nico. Nico przyleciał do Ameryki w strasznie fatalnym stanie, zastał swojego kuzyna, który nie pamiętam nawet jak się nazywa. I w związku z tym, że ten nasz kuzyn jest winien kasę temu kolesiowi z wąsem, musimy parę zadań wykonać dla niego. Chyba będzie trzeba komuś skopać tyłek. Here you go. Don't hurt him. Just teach him a lesson. I don't need the bat to teach a lesson. Nie zamierzam w to grać jakoś strasznie długo. Chciałem wam powiedzieć trochę o tym, o moim smutku związanym z tym, że nie mogę się dorwać do żadnej konkretnej informacji na temat Grand Theft Auto 5. Oprócz tego, że oczywiście akcja będzie się odbywała w Los Santos, że będzie ładnie, ślicznie i słonecznie. Kilka takich informacji było na temat tego, na temat jakości rozgrywki, że panowie z Rockstar zapowiedzieli, że to będzie rewolucyjne podejście do otwartego świata. To dosyć niezwykłe stwierdzenie z ust ludzi, trochę sobie ściszę, z ust... O, czerwone światło, mój Boże. Z ust ludzi, którzy są autorami takich tytułów jak Grand Theft Auto 4 czy Red Dead Redemption. Jestem bardzo, bardzo zainteresowany tym, co też ciekawego panowie... No, gdzie ty się tutaj? Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, mój Boże. Sami piraci drogo widokoła. Także jestem bardzo ciekaw, co też wymyślą tam panowie z Rockstar. No i przede wszystkim mam, kurczę, cichą cholernie nadzieję, że zrobią jakąś sensowną optymalizację na peceta, że w to się gra, da pograć. Co to zaraz stacja radiowa? Niech leci jakaś weselsza muzyka.
wymyślił sterowanie jednocześnie klawiaturą, z wsadem i myszką. No że kurde, no, co za pomysł. Ja rozumiem, że na kontrolerze są dwie gałki, no ale... Totalnie się w tym gubię, nie wiem czym skręcać. Dobra, jedziemy tam. Czerwone światło czy nie czerwone? Oczywiście to miasto jest śliczne, bez dwóch zdań. I zawsze tak było. Wow, jechaliśmy na jakąś szczerszą. Nawet tu nie byłem jeszcze. Nagrałem tylko kilka etapów z tej gry. Oh. Tędy przejadę. Trochę pod prąd. Sorki. Nie znam drogi. Ale ktoś tu się rozwalił. Ale chyba jestem na dobrej drodze. Okej, tędy. O, rany boskie. Spadek klatek jest strasznie zauważalny przy frapsie. No niestety. Gra ma swój. Bez żadnych specjalnych update'ów, takich modów. Grałem. Ciekawe, czy są jakieś mody, które poprawiają trochę optymalizację. Jakoś nie trafiłem na żadne informacje na ten temat. Big Vlad and his protection money? I'm so scared. What I need protection from? You think this door is going to save your shop? Muszę się napić, mój Boże. A nie mogę pokazywać czego. Straszny, strasznie stresujący. Product placement. A to Wajdek. Nie chce mnie wpuścić do sklepu. Co w związku z tym zrobimy, drogi kolego? Tu jakiś punkt jest pokazany na mapie. Ta. No tak, weźmiemy cegłę. Weźmiemy cegłę i załatwimy Chińczyka cegłą. Upadło mi. Aha, przycelować. Stop it, shit brain! I pay up now! Shit, here! I thought Vlad and I had understanding. Only thing I understood was you owed him money. I sprawa załatwiona. Bez jakichś strasznych przebojów. Kurczę, jak ja bym chciał pograć w tą grę, ale naprawdę, cała ta afera z obłożeniami klawiatury, z tym sterowaniem, z totalną niewygodą, zniechęca mnie skutecznie. Ja kiedyś próbowałem, pamiętam jak odpaliłem tą grę pierwszy raz, i zobaczyłem ten start tam na statku, jak wysiadają, to myślałem, o kurde, to będzie fajna fabuła. Ja sporo pograłem w GTA 3, tak, i to była fantastyczna produkcja. Pamiętam, że do GTA 3 musiałem zaupgrade'ować swój komputer. Swoją drogą, to gdzie ja mam to swoje GTA 3? Nie mam pojęcia, ale warto by było chyba, chociaż pewnie to by dzisiaj już szkaradnie wyglądało, nie? Ale na pewno nieźle by chodziło. Muszę się rozejrzeć za GTA 3. To był świetny tytuł. Fajna muza. To było naprawdę takie rewolucyjne podejście do otwartego świata. Ale to też jest wszystko bardzo fajnie zrobione. Tylko to sterowanie samochodem, matko jedyna. Ale za to fajna muza w radiu. Cholerny świat. Wiecie co? Chętnie wam pokażę Mafię 2, bo też gdzieś ją mam tam w tych swoich bibliotekach starych. Jedź, chłopie, masz zielone światło. Co za baba? No, dawaj. Nie chcę obić samochodu. Nigdy nie miałem skłonności do szaleństw. A, na szczęście skręcą. Do szaleństw w takich grach. Mimo, że mógłbym sobie na nie pozwolić. Dobra, wysiadamy tutaj. Hamowanie. Zawsze ten... Starałem się parkować dokładnie. I tak dalej. Zobaczymy, co tu za kawałek fabuły się nam zrealizuje. No pewnie, że zrobiłem. Co to za problem? Don't worry your little peasant head about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit for back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? No cóż. Can I go now? Sure. Get out of my face. Skończyliśmy to zadanie dla nieprzyjemnego typa. Coś mi mówi, że jeszcze kilka przed nami, prawda? Autosave? Ciekawe. Kurczę, jak ja bym chciał, żeby ta piąta część GTA... Pojedziemy do Romana, co? No, tak się nazywa nasz kuzyn. Roman. Oh yeah.
O rany boskie, trzeba coś zrobić, żeby zoptymalizować tą grę. Znaczy ona bez Farpsa chodzi całkiem fajnie, to nie ma co do tego cienia wątpliwości, no ale chciałem wam pokazać. Tak swoją drogą, kilka interesujących rzeczy. To pewnie będzie nieaktualne. Dzisiaj fajna jest promocja na Steamie GT... zaraz, co takiego? Co to Royo tak pogrywał ostatnio? Saint Rose, the third. Saint Rose, Święty Rów. O, Święty Rów jest do kupienia za połowę ceny. Ups, telefon? Jak tu się telefon włączało? Tak? A, dostałem wiadomość. Come see me for a walk, Vlad. No nie, no przed chwilą od niego wyjechałem, dobra. Kurczę, fajnie by się tu na pewno jeździło, gdyby ta optymalizacja nie była taka skaszaniona. Optymalizacja i to całe nieszczęsne sterowanie. Swoją drogą, pograł ktoś w to na piecu? Czyli na PC-cie? Dobra, zobaczymy. Znowu będzie rozmówka. Ten świat sprawia wrażenie dosyć żywego, nie? Cały czas coś się dzieje, jakieś dodatkowego. Podoba mi się ten główny bohater. Nie miałem okazji go jeszcze poznać, ale jest taki... No oczywiście, nie daje sobą pomiatać, ale wypełnia polecenia. Chociaż nie liże tyłka temu kolesiowi, dla którego robi to, co robi. Znowu komuś musimy dokopać. I no, tym razem komuś dołożyć. Dowcipnisz, nie? Halo, Vlad, mówię. Tak, co ty chcesz? Bystrzej, ja bardzo zajęty. No tak jest. Jak pierwszy raz odpaliłem tą grę, to mi się przypomniał Wilk i Zając. Pewnie wielu z was nie kojarzy Wilka i Zająca, może jednak. Mój syn nawet kojarzy. Ostatnio gdzieś tam na jakiejś telewizji internetowej pojawiły się odcinki Wilka i Zająca i ostatnio opowiadał o różnych przygodach Wilka, który nieszczęsny nie może Zająca złapać. Oj, parodia. Daleko jedziemy? Nie, niedaleko. No! Zobaczymy, jak tu walka wygląda. I have a message from Vlad. Shit! Stay away from me! Wow! O nie, będziemy musieli kogoś gonić. O, ty łajdaku. Dobra, jak tu się otwiera? What? Ja będę się tak ruszał. Może ten. No. Właśnie. Dobra, gdzie ten łajdak pojechał? Wow! O, cholerny świat! Przepraszam, dziadku, wyszedł sobie na spacer, żeby posiedzieć. No i zwiał mi, co? Cholerny świat. No i co teraz? Aha, można jeszcze raz spróbować, dobra. To tym razem się włamiemy do auta odpowiedniego. O nie, znowu przeszkoda od Vlada? No dajcie spokój. I do tego, gdzie jest mój samochód? Ktoś mi ukradł samochód. No czy wy sobie żarty robicie ze mnie? Dobra. Widzimy się za chwilę. O cholera, chciałem się włamać do auta. Policja! Ajajaj, ożeż mordę. Przy tym sterowaniu. O nie. Zamknął mnie w pudle jak nic. Dobra. Tu delikatny zakręt, tak jest. Ożeż kurde. Nie, uciekaj chłopie. Dopiero przyjechałeś do Ameryki, zamkną cię i deportują. Badamy tu. Boże drogi. Dobra, wymknęliśmy się kawałek, jeszcze tylko kawałek. Przejechać kawałek. O cholerny świat, masowy morderca. Dobra, pozostańmy poza zasięgiem tych łajdaków. Kurde, nie dość, że ten samochód ciężko się prowadzi. Co mi przyszło do głowy, żeby kraść samochód tuż przy wozie policyjnym. Rany boskie. Dobra, wracamy tam.
Matko jedyna, muszę sobie sprawdzić ten Bandicam. On podobno mniej obciąża system. I może wtedy uda się coś nagrać lepiej? Chociaż ostatnio Fraps mi bardzo dobrze się spisuje, nawet w Battlefieldzie trzecim. O, muzycznie jest fantastycznie. Dobra. Uciekliśmy policji. To nieźle, przy moich umiejętnościach. I znowu to samo. A, stoi. Nie wiem, o co tu chodziło. Dobra. Żeby się włamać, wciskaj W, jest szybko. O, tym razem dziadka ominąłem. Moje zadanie polega na co? Na wjechaniu na kolesia. Tak długo w niego wjeżdżaniu. Wow! Aha, dam sobie radę, chyba sobie dam radę. Dam sobie radę, czy nie? Nie, lampa, ja cię kręcę, lampa i śmietnik, dobrze, że nie kartony. O, skubany, ale przejechał. No ja cię dopadnę, kurde. Jest! Dopadłem go, nieźle. Pół miasta zniszczyłem. I've just been having the trouble getting it together. Vlad is impatient man. You will be getting the money to him soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. Rany boskie. Nasz koleś to mocny zgrywus, nie? Właśnie, zgrywus to będzie dobre. No i oczywiście jest mój rozpis. Ja dostałem jakieś pieniążki. Fantastycznie. Vlad powinien być ze mnie dumny. Wiecie co? Ja sobie chyba w to jeszcze popróbuję pograć. Kurczę, może się uda przyzwyczaić do tego. O, Vlad dzwoni. Hello? Halo? Pogadałem z kolesiem od pralni. I zapała ci zapłaci. Ten Vlad nie jest taki zły. Coś mi mówi, że będę musiał mu kiedyś skopać tyłek poważnie. Ale dowcipki z niego. Jak się podchodzi z dystansem. Dobra, jedziemy tu. A może tędy? Nie, myślałem. No jednak policja, ale to nie na mnie. Wow, poszalejemy trochę po mieście. Fantastycznie. Kurczę, może się uda jednak przyzwyczaić do tego. Ja cię kręcę, mój wolnięty kuzyn dzwoni. Co ten koleś wymyśla? Has been a lot like hard work. You should hang out with your cousin more often. Maybe that is. Ten kuzyn to jest porażka totalna. Ow. No jedź. You shouldn't cry wolf, Roman. Who knows when you really need help? Ja pierniczę, co ten koleś, co on się pakuje? No co tam mamy? No nieważne. Pojedźmy do Vlada, zobaczymy, co on ma ciekawego do powiedzenia. O, rany boskie. Mam ustawione chyba detale na maksa, stąd te problemy z nagrywaniem. Sprawdzę to później, czy to się nadaje w ogóle do pokazania. Mam nadzieję, że tak. To całkiem przyjemna przygoda była, tylko miałem jedną poważną porażkę. No ale kurczę, jak ja żałuję, że Rockstar tak strasznie słabo podchodzi do właścicieli komputerów PC. Na czerwonym świetle przejadę, coś mi policja zrobi? Nie. Ja tu muszę przejechać, serki. I co? Pogadamy z Vladem i będę kończył powoli. To przecież nie chodzi o gameplay. Chciałem wam tylko pokazać jedną z gier, które dawno temu się zaopatrzyłem. Ale w tą jakoś nie miałem okazji za bardzo pograć, niestety. No. Nie miałem okazji pograć, bo to sterowanie, optymalizacja, wszystko było straszne przez długi czas.
i wygląda na to, że nie bardzo się poprawiło nawet teraz. No to co? Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Macie jakieś przyjemne wspomnienia z GTA 4, ale na komputerach. W sensie na PC, a nie na konsolach. Pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa! Hey, you are a pretty relaxed guy, huh, Vlad? Come on! Panowince, stara wiedźma! Come on, Yoko! What's wrong with you? You gonna jump me? No, I had a late night last night. Spent it with Mikhail. Great. Yeah, wild! Yeah, I guess you're right. That's so who the hell is Mikhail? Hey, Mikhail's the man! Shit! My nose is bleeding. Is my nose bleeding? No, not yet. Fuck this. Come on! Wait! I'm walking here! Wait the fuck Let's go! Up. Damn city, always trying to run you down, huh? Hey man, can I borrow Get dollars? That job, hey, you deadbeat truckhead! Just a little change, man! Man, hey, where do these people get off? Like I'm gonna pay for their drug habits! Well, say something! You are so fucking laid back! Moron! Come on! Want some? Good. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. That's better. Huh? That's better. Man, Michael gets the good stuff. It's got some laxative in it, though. Gives you a stomach problem. Nice detail. Yeah, listen, where were we? I don't know. Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver blister. And it's packed in the projects by EIC subway station, okay? Sure. You got keys? No, Yoko. I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? We're gonna drive over there? What? Are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in a car with a peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Fine. Have fun, dickhead.